Dobra. Ja dam ten... nową grę, nie? Na spokojnie. Poziom trudności pokojowy. Nie tracisz zdrowia, gdy mierniki potrzeb są puste. Jeszcze mam kluczyk do jednej gry, która się nazywa Espresso Tycoon. I ona też jest chyba od Playway. I to jest jakiś symulator prowadzenia kafejki. Ale jeszcze nie sprawdzałem. Będziemy mnożyć promile? Yes, of course. Please. Nalej mi. Cześć, ptasiek gra. Jak tam twój wielki ptak? Co? Dobrze, proszę państwa, z racji tego, że nie mam jeszcze wypłaty, myślę, że to będzie idealna gra, żeby naszykować się do survivalu życiowego. Soko! Soko da puta madr. 3 złote. Gocha, gocha. Okej, dziękuję. Jest już tak grubo, że rozmawiam z wózkiem sklepowym. At least I was, until Evil Way Corporation turned me into a shopping cart. Tak tematycznie, no, okej. Oh, and your brain too. They cut out like half of it, possibly more. No worries, I'll teach you everything. That's what friends are for. Mój przyjaciel wózek. You have to eat and drink to survive. You still remember that, right? Uh-huh. Well, if you do, then why are you dying of thirst and hunger? Eat and drink. Basic needs. Jedz i pij, podstawowe potrzeby. Musisz zdobywać żywność, napoje i złom, aby przeżyć. Okej. Sprawdź, czy w pobliskich koszach na śmieci jest coś jadalnego. Nowe zadanie, życie uliczne. Okej, no to zaczynamy. Jest. Zepsuty chleb. Eat it if you want to live. O, patrzcie, jaki soczysty bochen. Złom, aby przeżyć. Użyj prawy, aby skonsumować przedmiot. Sokolek, a oni ci coś zapłacili, jakiś procent sprzedaży z tej gry, że o to by ją nagrali? Co? No i już ze skarbówki dzwonią, no. Kurwa. Panie Giteuszu, zauważyliśmy wpływy na koncie Tipli. Czy chciałby się pan podzielić? Dzień dobry, widzieliśmy zawartość lodówki na live. Czy zapłaci pan od tego podatek od użytkowanych półek w lodówce? Kuźwa. Cholera. O, ogryzek, patrzcie. Nie, co to jest? No to jakiś paczka po chipsach, ale gdzieś tutaj ogryzek poleciał. Ten wózek do mnie tak powiedział. Dawać jedzenie. A tu jest, o. That should keep your hunger at bay for a little while.
look like you're going to die of dehydration any minute now. Try breaking those. Zniszcz te worki ze śmieciami. You'll find a whole carton of expired orange juice. Okay. Crap. Nie ma nic. Scrap. O, jest patelnia, czyli mamy złom. Teraz możemy położyć, tak? Możesz przechować przedmioty w Karlu, twoim mobilnym ekwipunku. Okej. Congratulations! Your fist works! Try searching this big pile of trash! Przeszukać stertę śmieci? Nothing, huh? Well, it seems there's nothing to drink around here. Tymczasem po live Gitty idzie na miasto i kopie śmietniki. Najwyższy poziom symulacji. Trzeba się wczuć w klimat, nie? Tytułu, który się ogrywa. No, I wouldn't let you die. Don't look at me like that. Jeez. It's all yours now. Help yourself. Dzień dobry. W pana lodówce zauważyliśmy ser. Nasz system rejestracji paragonów nie zanotował takiego zakupu. Czy opłaci pan podatek od darowizny sera? Jezus Maria, ptasiek. To ty to tak napisałeś, że to mogłoby się naprawdę wydarzyć. Po cholerę ja wam tą lodówkę pokazywałem. A co my tu mamy? Sok pomarańczowy. Spożyj. Okej, okay, spożyłem go. Okej, pal, if we want to get my body back. And your brain, then we need your special powers. You are the pigeon master. Yep, your pigeon coop is broken though. Aha, to jest mój gołębnik, no tak. The bugs, one of the two bum gangs who rule this city. We're the creeps, they're the bugs. And what do we do with bugs? Squash them, that's what. Hop on, I have a spy who can tell us where to find your precious birdies. Jeśli się zgubiłeś, użyj M, by otworzyć mapę. Kuźwa, przecież to wygląda jak GTA San Andreas, ta mapa. I ja nie wiem, czy to specjalnie tak nie jest zrobione. Naprawdę, no nawet ten znacznik mapy wydaje mi się, że był taki sam. W sensie znacznik tutaj, co sobie ten lata. Los Santos. GTA San Menelas. No i mamy znacznik misji, jedziemy do znacznika misji. Kuźwa, na takim serwerze RP to jeszcze nikt nie grał. Nie, czekaj, ja muszę ustawić ten tytuł live'a. To jest piękne. GTA San Menelas. Menelas. Bug eyes. I tell you, the bugs are the lowest form of life. We creeps would never sell out our friends, right, pal? Now keep pushing. To jest jakiś dopalacz na shifcie. Ale nie wiem, czy on puszcza nitro, czy gazy, czy co, żeby przyspieszyć. O. Dobra. Dostępne zadania są oznaczone literami na twojej mapie. To jest kuźwa jeden wielki easter egg GTA. No normalnie, no w prawym dolnym rogu jest mapa z literą. Wyobraź sobie dostać questa od żula. Czekaj, najpierw znajdźki. O! I cyk, złom. Do wózeczka.
Nice. Ooh, nice. Wandalizm. A to co? Można wypić. Jakaś resztka została. Musisz użyć ulepszonej umiejętności gołębiego shurikena, by zniszczyć tę kłódkę. Gołębi shuriken. Przyzywam cię. Opony, ale opony też w sumie by można było. Wyleci coś z niej? Nie. Zobaczymy, czy możemy je... No nie. Chyba, że u jakiegoś wulkanizatora sprzedamy. Chociaż gdzie tam, kurde, u wulkanizatora też jeszcze trzeba zapłacić, żeby się pozbyć opony. Zebrane. O, o. Mam ich trochę. Chcesz? Jakaś śliczna, zepsuta pomarańcza. O. Znaczniki w lewym górnym rogu, jak w Red Dead Redemption normalnie. Daj mi tę oponkę. Ja ją z chęcią upalę. A tu? O! Patrz ile złomu. Ale co to jest? To jakby... Nie wiem. A, rama krzesła. Przecież jest napisane. Człowieku. Potem masz niszczarkę do takich rzeczy. Co ty gadasz? Hey, Bugface! Shh. Stay over there. Udawaj, że patrzysz w innym kierunku. Ja zrobię to samo. Okej. Okay. What? Nothing. Let's get down to business. I need some info. I know why you came. Your stolen pigeons are the talk of the town. I know where they keep one of them, but it'll cost you some serious money. $10. Shit, you're a greedy ass. $10, panie, ja nic nie mam. Jestem żulem, a nie dupkiem. Jest różnica. $10. Fine. I wanted to show you how to harass people for money anyway. Begging for money is. Żebranie odbywa się w dwóch etapach. Najpierw bazgrasz wiadomość na kartonie, a następnie potrząsasz swoim szczęśliwym kubeczkiem przed jakimiś rycami. Im więcej pracy włożysz w swoją wiadomość, tym więcej pieniędzy zbierzesz. Możesz edytować swoją wiadomość w dowolnym momencie. You still have your lucky cup, right? O kurwa. Ale patrzcie, Trevor z GTA 5 też miał tutaj na szyi tatuaż Cud Here, nie? Oho, wyczuwam zesztywnionego siusiaka na karteczce. No właśnie nie, bo jesteśmy na Twitchu. Za siusiaka nie mogę tutaj robić. Napisz, że zbierasz na ciężarówkę. Koło umiejętności. Kuźwa, gdzieś to już widziałem, tylko nie wiem gdzie. Time to let people know that you're in need of some cash by writing a message on the cardboard. Co tutaj mam napisać? House Slipperze to samo koło. Daj donata. Mam chory wózek. Grosza daj Benelowi. Aha, o kurwa. Muszę, bo nie chciałem zrobić om. O,
Ale się wyratowałem. Zamiast om zrobiłem i. Mam chory wózek. Not bad. Should get your point across. Now shake your cup in front of. Potrząśnij kubeczkiem przed paroma rejcami, aby zwrócić na siebie uwagę i dostać kasę, jeśli się poszczęści. No dobra, to idziemy. Gdzie tu są jacyś ludzie? Dzień dobry. Pani da. Buy yourself something to eat. Kup sobie coś do jedzenia. Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Kurwa. Rzuciła mi. No pani poratuje, no. Halo, dzień dobry. Chcę pomóc, ale nie mam gotówki. Tak, pierdzielisz. A ten krawat z Gucci to pewnie za darmo dostałeś. Panda? Tough times, huh? Ciężkie czasy, co? Kurde, żebyś wiedział, człowieku. Żebyś wiedział. No a ten ma wielkie czoło jak ja, może zrozumie. Panie. No. Czołowy czołowego zrozumie. Bardzo dziękuję, kierowniku złoty. A wy? Dziękuję, dziękuję bardzo. Cześć, maksowa grupa. Jednak hojni ci ludzie są. Dobra, ten już mi dał. I'm really sorry, I have nothing on me. Bardzo ciekawa nazwa budki z lodami. Chwyt marketingowy, kurde. A pan coś da? No to można kupić loda za złoty 50. Jakieś pety może zostały. Kurwa. Mogę zapalić? Upuść, rzuć, spożyj. Niedopałek. Nice. Nie wiem, czy to HP przywraca. Kup puszkę napoju gazowanego. Okej. Buy Diggs ice cream. You won't get anything from me. Jeszcze mi Fakena pokazał, no wiesz co? How tak można postępować? Zniżać się do poziomu. Panda? I cyk, mleko. Jak to katarzem był? Co ty gadasz? A po czym wywnioskowałaś? Stay away from me. Panda? Stay away from me. Panda donata. Take that, you creep. O kurwa! Ej! You punch like a girl. Biją! Co jest kurwa? Wózek, pomóż mi. Jak można Fakena pokazać? Powiedział chłop, który za chwilę będzie sikał na innych. Ja mam swoją klasę i nie sikam na wszystkich, tylko na tych, co zasłużyli. Na pewno na tamtych typów nasikam, jak mi się taka opcja odblokuje w drzewku umiejętności. Chodź, wózek. Cześć, a tato.
O, pan... Aha, okej, okej. Albo czekajcie, zapytamy. Dzień dobry. Pan władza nie poratuje. No nic. Life is life. O, ten sobie spokojnie siedzi, to mu zagadam. Stay away from me. Kurde, co jest ze mną nie tak, że mi ludzie nie chcą płacić? A śliczna pani? Just a moment, then. O, ja wiedziałem, że pani zrozumie. Dziękuję bardzo. Niech Bóg dzieciak wynagrodzi. Halo? Halo, halo? A, dziękuję. Próbuj kilka razy do tych, co odmawiają. Okej. Okay. Może, żebym się odczepił, to dadzą coś. O, elegancko. Ale ładnie dał, piątaka ponad. Niektórzy, większość w centach dawali, a ten dał piątaka. O, ja muszę szukać wszystkich z podobną twarzą jak ten. Let's get back to that greedy ass spy. Happy to help. To rzeczywiście ci, co są tak bardziej odjebani w garniaki, to więcej mi dadzą, biznesmeni pierdzieleni. Dobra, to wracamy teraz do tej misji. No i widzicie, donate'ów na streamie nie ma, to Gitty musi na ulicy prosić. Dej donate'a, mam chory wózek. Maxowa grupa. Gdzie to jest? Wsiadam na wózek. Riders of the Storm. Cholera. It's a pleasure doing business with you. You'll find your bird down this alley. One of the bugs has locked himself in a cage with it for safekeeping, while others went out to search for a buyer. Better hurry before they come back. Znajdź skradzionego gołębia. Nowe zadanie, klatka dla ptaka. Oj, jaka kanapeczka. It's a shame that I can't taste it. Puszeczki. Do we really need it? Jakie jak box? MGYT 3 złote. Trzymaj na ten wózek i nie żebraj więcej. Dziękuję bardzo, maksowa grupa. Klatka dla ptaka to są bokserki. Pognieciane opakowanie, a z tym to nie wiem, co mogę zrobić. Mogę rzucić w kogoś. Woda. Zaraz, nie widzisz, że zarabiam na życie, człowieku. Czego trąbisz? Jedziemy, panowie! Loteria. O, klapek. Zepsuty klapek. Co ja z nim mogę zrobić? Wezmę, może się przyda. A, dzień dobry, ślicznej pani. Witam serdecznie. Skoro pani tak już sobie ładnie tutaj hasa, może poratuje w potrzebie. A, dziękuję ślicznie.
A kto loterykę wygrał? Janusz, Konrad, Ptasiek gra i Kasia. Co ty robisz? Druk story, no to ładnie. O kurwa! Jaki piękny kosz na pranie, idealny. Zobaczcie w jakim stanie. Kurwa, Grażyna, ja to bierę. Ale rare item poleciał. Gdzie mój wózek? Trzymaj. Ale legenda poleciała. Czekaj, to skoro, no to chyba tu jest jeszcze taka uliczka z drugiej strony. Ale piękne to Los Santos, nawet Molo jest. Nice. Przepraszam bardzo. A skoro już się tak niechcący zderzyliśmy, to może pan uratuje. O. Dziękuję, dobry człowieku. Tak, chcę pozyskać swojego cennego ptaszka. O ty cholera. Pokaż mu fakulca. Popatrz na kogoś, ściśnij te, aby pokazać mu środkowy palec. What the fuck? Nasikaj. Czekaj. Nice one, pal. He'll remember this day as the great wetening. Time to get your pigeon back. Dobra. Fru. Right now this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Co ja z tym gołębiem mam robić? Jeez, can't assume genders these days. Anyway. Tasiek, ty się znasz na ptakach. Co mam z nim robić? She might be able to help. This way. Let me go. New toy of hers, eh? Zostaw mój wózek. Little help, pal. Przytrzymaj tab, wiesz, zdolność gołębiową? Shuriken. O kurwa. It seems that you have recovered your shuriken pigeon. You trained it using the forbidden techniques passed down onto you by your ancestors. It flies in a podobno pieczone gołębie są zajebiste. Dealing damage and even knocking the man down if it hits the head. You can upgrade it to equip it with pigeon friendly explosives and to make it fly faster. Ty, mogę go nawet na bombę przerobić. Nawet kutkę może otworzyć. Wyceluj. Shuriken. O kurwa. Let's fly. Oj, czekaj. Na niego jeszcze miałem nasikać. Kurde, podoba mi się ten mój ptak. Jedziemy. In case you don't remember, Pigeon Lady and you go way back. Trzeba go jakoś nazwać. Zanieś gołębia do pani gołębiowej. Kurwa, mam jedną gwiazdkę. Still, she shouldn't refuse to help a pigeon in need.
Find some cover before they see you again. Uh-oh. It seems we aren't the only ones paying a visit to the... Ja pierdzielę, jaki boss. Dowódca robali. I was sure she wanna buy it. Crazy old hag. It's you! How did you... never mind. Bugs, swarm him and take him out! Watch out! Big bugs sure know how to pack a punch! Cholera jasna, i co teraz? Załatwiła z ptakiem. Take that, you creep! Had enough? Take that, you creep! Policja, biją! No tak, logika GTA. Bandyci mnie atakują, ale to mnie będą ścigać policjanci. Dawaj wózek tutaj, uważaj na tego Forda. Ale celuj im tym ptakiem w mordę. Spokojnie, no muszę się nauczyć go obsługiwać najpierw. Jezus Maria, jedź. Co ja mam robić? On przerąbany. Dobra, rura stąd. Trzeba się gdzieś schować, przeczekać to wszystko. Do zobaczenia, Antoine. Justice will be served. O, tu nie, ślepa uliczka. Użyj ptaka. A, dobra. Zrespiło nas tutaj. Uh-oh. It seems we aren't the only ones paying a visit to the... Będę celował w twarz. I can't believe she kicked us out. I was sure she wanna buy it. Crazy old hag. It's you! How did you... never mind. Bugs, swarm him and take him out! Watch out! Big bugs sure know how to pack a punch! Bra, headshot. Okej. Okay. Kolejny poziom. Ale dostał. Patrzcie na ten... Uj się wygiął. Patrzcie na ten billboard. Man Spider, coming soon. Zdradziłaś, kurwo, mnie. O, Katie. Nikiego już nie subujesz. Jeśli nie zaczniesz znów, to wylądujesz w dupie z chujem. Chryzantemy złociste w politrówce poczystej stoją na fortepianie. Nie polewaj, kurwo, nie. Ślicznie, dziękuję. Użytkownik XXKatarzynXX właśnie zasubskrybował na 17 miesiące. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I loteryjka. To brzmi źle, jak się nie ogląda streama. No chciałem strzelić do niego z ptaka, ale no ta pani mi weszła na linię strzału, ale ostatecznie się udało. Ale musiałem mu 3 razy strzelić, bo za każdym razem wypluwał.
Póki mu HP do zera nie spadło. Ale spokojnie, tego ptaka wytrenuję, to na strzała będę ludzi ściągał. Na razie oddajmy go pani gołębiowej. Nie wiem po co. Wygrywa Janusz, Katarzyn i Ptasiek. Way to win! Way too spiritual for my taste. O matko i córka. Pani gołębiowa rzeczywiście jest panią gołębiową. Long time no see, friend. My pigeons already told me what those pesky bugs did. Let me look at your bird. Pokaż mi swojego ptaka. O Jezus. Co za przykry widok. Wcześniej był ogromny, teraz jest taki mały. I'm talking about its spirit. It's tiny and scared. Poor thing lost its home. Got separated from its master. Was held hostage. However, all is not lost. With enough rest and care, its pigeon spirit will become big and strong again. You need to rebuild your pigeon. Musisz odbudować swój gołębnik. Dopiero wtedy będziesz w stanie przywrócić pełen potencjał swoich ptaków. Unfortunately, I can't help you with this quest. Wymaga to materiałów, umiejętności będących poza moim zasięgiem. However, my winged friends whisper something about a certain entertainer and his scrapyard. He might be able to. O, teraz nam się chyba złomowisko odblokuje. Please. Co tam, Katarzyn? Visit me whenever you need seeds and gifts for your precious pets. Now go. Build the coop. O. Adam Pirwolwo, witamy na pokładzie. I'll send my friends in search of your lost birds. Free of. Kierowca ciężarówki jakiś. Lubiący Volvo. Siemanko. Chujowo? Kostium żołnierza można mu kupić nawet. Kurde, militarny gołąb. Kostium króliczka chlebowego. Nasiono niebieskiego kwiatu. Zasadź to nasiono w doniczce, aby wyhodować kwiaty dekoracyjne. Można jabłka wyhodować. Tytoń. Kostium lorda. Wszystkie skrzydlate stworzenia zasługują na miano wyższej klasy. Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. Kostium gangsta. Najtwardszy gołąb w Bumsville. Mogę ci jakoś poprawić samopoczucie, Katarzyn, żebyś się źle nie czuł? Kostium lumpa. To tak jakbyś miał syna. O kurwa, dzięki, gro. Nawet mi gra pluje w twarz. A dzięki. Kostium lumpa. Tak jakbyś miał syna. Pamiętaj, jest gruchanie, jest fajowsko. No, dziękuję. Do widzenia, pani gołębiowo. Jedziemy na złomowisko. Gdzie to jest zaznaczone? Tutaj chyba. Można jakiś ten GPS ustawić? Możesz mi dać przycisk, żebym se przewinął do momentu, aż się będę lepiej czuł? Mogę ci dać jeden, bo mam dwa. Stacja benzynowa. Come and try Dick's ice cream, where every flavor is. Czemu z tego słowa zrobiła się emotka? I don't know. Cyrk.
Mogę to przeszukać? Upona! Telewizor! Noise! Do we really need it? Wszystkiego potrzebujemy, panie. Są ciężkie czasy. Kolejny ten, do prania kosz. What do you want, Pukstein? Czego chcesz, obrzygańcu? Oh, Mr. Jello can hook you up, all right. Hook you up your ass! Why not go and ask my competition for freebies? They can afford it. All my customers already left for those fuckers. You're more trustworthy, more professional, more not a mentally unstable clown with a hook or a hand! Uh-huh. Idiots! My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite! Take that silly card of yours and go tell them that I won't go down quietly! Wait! Sorry, I'm a little bit short-fused. My psychiatrist says I need to be more grateful for what I have. I try, I really do. It's hard when someone tries to demolish everything you have. How about a deal, huh? You deliver a small package, and I'll provide you some free stuff, huh? What do you think? Great! Here's a thank you. To prezent z podziękowaniami dla mojej konkurencji. Przypiąłem go do twojego wózka. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. Ciekawe, co to może być w tej paczce. Tyle klaunów, a cyrki nadal puste? O. Tak. Czekaj, bo... Ty, ale gdzie? To jest znacznik misji? Chyba tak. This timer thingy and the part about the fireworks makes me kind of nervous. Co to za niespodzianka może być w środku? Nie mam pojęcia. I would be silly to assume that he just strapped explosives to me. Right, pal? Come, entertain me. And you will be handsome. Probably nothing to worry about. But step on it, will you? Oh god. Are we there yet? Ogólnie stwierdzam, że pojebało ich sceną E1 Managera 23 ponad 250 zł za wersję standard, a 300 za wersję deluxe. Licencje, panie. Wait, did it just get faster? How much time do we have left? You can at least tell me that much. Tak, bo będzie zaraz przedwczesny. Dobra. Ebo. It was a fucking bomb. Curse that balloon, fucker. Never trust a clown. Never. Speaking of balloons, let's blow. No i teraz musimy gliniarzom uciec. Find some cover before they see you again. Schowamy się na plaży, może nikt nie zauważy. Kurde, ale rymy. A, tu policja na końcu, zarąbiście. Ale dobra, udało się chyba. Okej, okay. What now? Możemy wrócić do tego klauna? A nie, on... Czekaj, tu chyba. On miał czekać u nas w kryjówce. Chyba mnie fotoradar złapał. Find some cover before they see you again. Może gdzieś tutaj jest miejsce, żeby przemalować wózek i zgubimy pościg. No tak, zapomniałem.
aż sama podskoczyłaś, Kasia. Katarzyn w formie. Jak ciasto. Ciasto w formie, Katarzyn w formie. Czekaj, tu jest jakaś legenda. Statystyki, zbierajki, szacun na ulicy. O, czekaj, dziennik. Klatka dla ptaka, wyhaczę ci to. Dobra, no tutaj trzeba. Nie, komisariat tu jest. Jeszcze teraz Formuła 1 wychodzi, nie? Ta gierka typowa wyścigowa w czerwcu. Aktualizacja 2 giga do farminga. Co to tam? Jak 2 giga? Może ta arena PvP ci się aktualizuje dopiero? Czy coś jeszcze innego? Plakat Avengers. SC Avengers. Coming soon. O, jest kolega. Kurwa, jakby przestraszył. Kosz recyklingowy. Wrzuć kaloryfer do kosza recyklingu i poczekaj. Możesz używać tylko materiałów przechowywanych w kar lub w skrzyniach wbudowanych w danej bazie? O, hej no. O jasny chuj, toż to Laseraptor. Minęła 12, można pić. Zdrówko. Jeszcze przy piąteczku. To też spróbuję się z kimś napić na czacie. No i piję z jakimś botem. Dzięki. Agatok ze Stream Elementsem. Bra.
Tu. Komuś Jacka Danielsa? Ja poproszę. Tu. Dobra, pora zjeść śniadanie. Drożdżóweczka z makiem. O. O ja. Ja jadłem chlebek w jajku. Jajku w chlebku jadłem. Spróbuj sobie ptasiek tutaj poprosić o klucz. A nie, bo w sumie wy macie już zakupione. Tu widzę, że jest znak e-mailerza do wzięcia. F1 Manager. A zwykłe F1? Loteria? No, why not? A tej nowej formuły nie mają tutaj, widzę. To jest 23, tak? 23. 16 czerwca. 319. Jesus Christ. Nie mają tutaj do rozdania. MotoGP jest do zabrania. Wygrywa Kamil i Gatox po 1500 promili. A czekajcie, ja wiem, gdzie jeszcze sprawdzimy. F1.23. F1.57 Standard Edition. Champions Edition 328. 257, ale to jest na EA, to nie jest na Steama. Tutaj 319. Drogie te gry. Ale że za menadżera tyle chcą, no to cholera. Przesadzają. Jak wejść w tryb budowania? Wybuduj warsztat. Aha, dobra. R. Strefa budowy. Ok. Gołębnik Shuriken. Umiejętności, produkcja użytkowe, ogród, obrona, konstrukcje. Great! You should still have enough materials to create a simple repair kit. Wytwórz prosty zestaw naprawczy. Czekaj, muszę zjeść, bo mam wskaźnik żywności. Hot doga sobie owalę. O. Noise. Football Manager jeszcze droższy. Ale on w Game Passie jest, nie? Mówię ci, wszystko licencje. Robią. Podbijają te ceny.
the repair kit and use it on the broken pigeon coop. Naprawione. Easy. Time for me to blow. Remember that you can visit my place to buy rare materials. I might even give you some in exchange for more gift deliveries. Amazing show. Możesz teraz ulepszać swoje umiejętności gołębiowe w gołębniku. Good job, pal. I didn't like the part where I was a living bum, but I am glad that it worked out in the end. Huh? The creeps are in danger. Meet me as soon as possible. Your trusty spy, Bugsy. That doesn't sound good. We should pay our spy a visit right away. Jesus. Posiadasz niewydane punkty talentów. Naciśnij C, by otworzyć ekran postaci. Punkty talentów. Przetrwanie zasoby, budowanie bazy. Zwiększa maksymalne zdrowie, wytrzymałość. Zwiększa szanse na zdobycie większej ilości pieniędzy. O! Szanse na zdobycie lepszych przedmiotów podczas grzebania. A coś do walki? Walka, o. Umiejętności gołębiowe odnawiają się szybciej. Większe obrażenia w walce wręcz. To sobie weźmiemy. Gdzie jest misja? Tutaj. Troszkę donate'ów pozbieramy sobie jeszcze. Może coś rzucą. Dzień dobry pani. I can spare a little. A, dziękuję bardzo. I don't have much myself. Wybacz też sklepie biedę, ale może jednak. Happy to help. A, no rzeczywiście. Poprosiłem i dał jeszcze raz. Just a moment. There you go. It's not much, but it's all I got. To wygląda jak Joel z The Last of Us. Don't even try. You need this more than I do. Kurde, jaki dobry dzień. Chętnie dają. Matki boskie pieniężnej w sumie. Sorry, I'm in a hurry. Śpieszysz się? Ale może jednak. Sorry, forgot my wallet. Tak, portfel został w domu, no he. O. Jednak się znalazło coś. Not today, sorry. I don't have much myself. It's not much, but it's all I've got. No. Kurde, $4, panie. Buy yourself something to eat. Ja pierdzielę. Ale łatwo. Kurwa, jeszcze butla gazowa. Ja. Może rzeczywiście opłaca się zostać żulem. Pogoda. Wszystko pod ręką. Ludzie dają ci hajs. Kaloryfer, kurde, który zaraz na złom przerobię. Wydaje się to prostsze. O, jeszcze buźkę narysuję. Chyba wdepłem w gówno. No i elegancko, polatane krosem, fotki uleciały, humor gituwa. U mnie też humor gituwa, sokolek. Ludzie mi do kubka wrzucają. Patrz, okno znalazłem. Ja cię sunę. O, jeszcze znajdźka.
Kolejny kaloryfer. Ja pierdzielę. W tym kontenerze też coś będzie dobrego. Gaz. Ty, a jak tym rzucę? Nie. Pewnie puste. Plastikowe krzesło. Nie wiem po co. Oho, a to jakaś mafia. To jest ten nie mój teren. Moje sakwy są pełne. Poka ten ekwipunek. Trzeba jechać to zrecyklingować. Wsiadamy do auta, ciśniemy. Moja baza jest tu, po drugiej stronie ulicy. Mieli kaloryfer. Butla. Tak się żyje. Yeah, I can hold on to that for you. Jego się karmi albo coś? Bo nie. Obracasz, Katie Jean? Co tu jeszcze można zrobić? Gwoździe, blacha aluminiowa. Papieros. Nasiona tytoniu. Wymagane składniki, tytoń. Nasiono niebieskiej pleśni. Zasadź to nasiono w doniczce, aby wyhodować niebieską pleśń. Niebieska pleśń. Mogę oponę przerobić? Nie. To będzie na nasiona jako doniczka. To też nie. Rama okna. A jest tutaj napisane, jakie ma materiały do odzysku. Easy. Jakieś nasiona mam w ogóle.
Zasadź nasiono w doniczce. Ale skąd mam doniczkę właśnie wziąć? Czy ja mogę sobie wykraftować? Huta aluminium przetapia złą w sztabki aluminium. Ja pierdzielę. Odwłókniacz przetwarzaj drewno w papier. Schronisko menelskie. Mieści jednego menela, którego możesz wysyłać na misje zbierackie. Huta miedzi. Ja pierdzielę. Ogród, o. Mała doniczka. Z kraty piwa może być zrobiona. Brakuje mi gwoździ. A żeby zrobić gwoździe, to... Kurwa, no... Nie zestraj się. Żeby zrobić gwoździe... To... Aha, no to złom. No to wytworzę sobie. Nice. I teraz... I teraz katalog. Kurwa, jeszcze złom potrzebuję. Jeden. Żebym na gwoździe przerobił i braku. Przepraszam. Skąd ja tej złom odzyskam? O, z tej puszki. Nice. Kasia, to jest lepsze niż Raft. Ta gra. Oh boy. Obawiasz się, żebyś przepadła? Oh, nice. Patera, kurwa, jakie ogrodnictwo będzie. I cyk, doniczka ze skrzynki na piwo. O. I teraz, jak wsadzić nasionko? Musimy chyba sobie... Gówno w wiadrze! Zaraz będzie nasiono w wiadrze. Patrz, jaką pomarańczę zasadzimy. Weź jeden. To nasiona może zostać zasadzone tylko w dużej doniczce. No ja p***le. Bra. Potrzebujemy większej doniczki. A widziałeś gameplay z Half-Slippera 2? Widziałem. Bra. Widziałem. Nadal nie rozumiem, po co robią drugą część. Ale dobra, no. Shit. Jak to po co? Czekaj, chyba mam odpowiednią emotkę, Kasiu. O, ty też już, okej. Duża doniczka. Drewno, blacha aluminiowa, miedziane rurki. Ja pierdzielę. No nic. Co tu jeszcze mamy? Gotowanie. Palenisko. Usmaż owoce i warzywa, aby były bardziej odżywcze. Kurde. Obrona. Armata. Butelek. Kurde. Ponieważ teraz mogę zrobić taką grę, mogą zrobić taką grę, jaką chcieli, żeby była od początku, tak powiedzieli twórcy.
ja mam donaty włączone na kanale, bo chcę, żeby ten kanał był taki, jak był od początku, ptaśku. To też tak sobie mogę tłumaczyć. Cześć, Adi. Dekoracje. Lampa biurkowa. Prosty prysznic. O, można się myć. Złom zepsute wiadro. Żulmyjnia? What the fuck? Wiesz, mogli zrobić aktualizację do jedynki. Skoro chcę zmienić silnik. Suszy cię. O, pić mi się chce. Się trochę mechanik zmienia i to by mogłoby być trochę skomplikowane, żeby dać to w aktualizacji. Pytanie, czy te nowe mechaniki są tak bardzo potrzebne, żeby wypuścić dwójkę? No ja tak i tak chętnie zagram w tą dwójkę, nie? Mimo że narzekam, po co to jest. Ale no, narzekać trzeba. No. Taką mamy naszą polską cebulową naturę. Jeszcze dodatku nie ograłem z farmą. Dwójka chyba w tym roku, nie? Ma być. A można pływać w tej grze? Jeśli to będzie przeskok jak z ETS na ETS2, to jestem za. Twórcy długo rozwijali jedynkę, więc nie sądzę, że pójdą śladem Giantsów. Cholera. Umarłem. Dwójka, trzeci kwartał. A, czyli lipiec, wrzesień. A to już niedługo. To już niedługo. Dobra, zmieniamy gierkę. Sprawdzimy sobie kolejny tytuł. Jak dzisiaj wszystko sprawdzamy, to jeszcze sobie zobaczymy tą gierkę o robieniu kawy.
Też od Playway. Tylko muszę ją znaleźć. Gierka wyszła 7 czerwca. To w sumie przedwczoraj. Mam nadzieję, że jest po polsku. Grałem twoim i umarł. Kuwa, Playway to straty mi symulatorami na prawo i lewo, bez kitu. 83 zł, matko jedyna. Co to jest za zombie? Czemu tam zombie? O nie, gołębie znowu. Shit. Gołąb. Dzisiaj wie gołębie prześladują ptasiek. No, troszkę takie simsowate. O, można wzorki robić. Nice. No zobaczymy. Zobaczymy, sprawdzimy sobie tą gierkę. Play nowy. Jezus Maria. Kawał dobrej roboty. Gra lekka, przyjemna. Opinie dobre, bardzo pozytywne. Ja pierdzielę, a to ten Boom Simulator, no to też jest od nich. Przecież. House Sleeper. Kontraband Police też? Matko jedyna. Niedługo. Offroad Mechanic Simulator. Taxi Simulator. Farm Renovator. China is Frontiers. Cruise Ship Manager. A to dziś mam też klucz do tej gierki. Alaska Gold. Tchiew Simulator 2. Symulator myjki ciśnieniowej teraz. A to jest już, nie? Coś takiego. Graliśmy, ale zaczęła mnie nudzić ta gra. Pobrano? Zakończono. 2 giga. Okej. Ja pójdę sobie jeszcze do łazienki. Cicho, cicho. Raz. Okej. Dobra, to ja malutkie ZW puszczę loteryjkę. Seria Assassin jest w mega promocji na Steamie.
Jestem. Smacznej kawusi. O, bardzo fajny tytuł. Dziękuję bardzo. A jak coś to ten, to kupiłem ten router z Asusa. Co tam na niego zbieraliśmy. Także teraz ten Connect Box jest zrobiony jako mostek w trybie bridge. Więc internet idzie przez Connect Boxa do Asusa i w Asusie wszystko się dzieje, rozdziela. Czy coś to da? Nie wiem, ale na pewno mam większą kontrolę nad internetem. Bo poustawiałem limity na wszystkie urządzenia. Ograniczony limit na telewizor, na telefon. Bo one tyle prędkości nie potrzebują. A na komputer ustawiłem te, no, maksimum power. Zobaczymy, no, co się będzie działo. W niedzielę musisz przetestować. No właśnie, najbardziej to w niedzielę trzeba się odpalić. I zobaczyć, to coś da. Jak nie da, no to nie wiem. Kichnęłaś loteria? Okej. Taki router. Asus RTAX55. Oprogramowanie w telefonie jest i tam można sobie parę rzeczy ustawić. Trzystówki. Konrad, Kasia, Remex. Gratuluję wygranej. Dobra, wolna gra Sandbox, kampania. To kampanię sobie zagramy, nie? Odpicuj moją kawową brykę. Wygrywasz konkurs pod tytułem Mam już dość pracy w korporacji, w którym główną nagrodą jest możliwość odbycia stażu w kawiarniach na całym świecie. Twoja przygoda zaczyna się w Kapstadzie, w Republice Południowej Afryki, gdzie poznasz tajniki prowadzenia małej kawiarni w ciężarówce przerobionej na food trucka, przy okazji zdobywając cenne umiejętności biznesowe. Cele misji: sprzedaj 5 kaw. Cześć Daria, hej. Corporate work, and the grand prize is an opportunity to intern at cafes all around the globe. Your journey begins in Cape Town, South Africa, where you'll get to learn the ins and outs of running a small coffee truck while gaining valuable business skills. Dostałem lubisia od córki. Chodź, jaki fajny. Z czekoladą w środku. Zapukała, otworzyłem i tak. Masz. I się drzwi zamknęła, nie? Słodziaśnie. Też chcesz? Zrób sobie dziecko, też będziesz miała. Darmowe ciastka. Czego nie rozumiesz? Kurwa, wpytę. Oh, you must be the winner of the contest. Nice to meet you. My name is Kim and I'm here to help guide you during your coffee journey. We're gonna travel around the world together. Nazywam się Karolina, jestem tu po to, żeby poprowadzić cię na początek twojej przygody w kawowym biznesie. Będziemy wspólnie podróżować po całym świecie, zaczynając tu, w pięknym parku w
Karpatach. Widzisz tę skromną ciężarówkę przerobioną na coffee truck? Zacznijmy od stworzenia dla niej odpowiedniej marki. Czy komuś czekolady Nuzzle Breezer? O, ja poproszę kosteczkę. Albo dwie. Albo trzy. Dawaj całą! Om, nium, 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 nium. Okej. Okay. Logo. Nazwa firmy. Teraz proszę państwa, proszę mi podsunąć nazwę firmy. Jak sobie nazwiemy naszego food trucka? Kawowego. Co, maseczka nawet jest? Logo pasujące do nas. To będzie dolar. Cześć, Jero. Gitty Cafe. Coffee Hater. O kurde, dobre. Kawa prosto od Menela. Dobra, teraz to muszę zmiksować i stworzyć jedną dobrą dwuczłonową nazwę. Dla hajsu Cafe. Kurwa, jeszcze lepsze. Menel Cafe. To już Jero proponował Gitty Cafe, to na to samo wychodzi. Coffee Hater, ale nie no, ja pierdzielę, wy macie dobre pomysły. Cholera. Cowboy Cafe. Może... Ptaszek Cafe. Ciekawe, czy będzie można tutaj tworzyć nazwy poszczególnych kompilacji kaw, nie? No to wtedy mielibyście dobre pole do popisu. O, wpytę kafe. Aj, dobra, to jest tak. Wpytę coffee. Kawa z ptasim mleczkiem. Ja pierdzielę. Ale dobra ta kawa, jak się pieni. Ile procent tłuszczu ma to mleko? Dobra, wpytę coffee. Czcionka. Ale zajebiste. Nawet kolor można sobie ustawić. Czarne będzie dobre. Zrobione. Wpytek. Gary! Gary! Kawa z żuka. Wow. Tadam. Wow, co za marka. Założę się, że to miejsce będzie przyciągać klientów jak pszczoły do miodu. Albo gołębie do kawy? Zaraz, co tu się dzieje? Co ta Karolina? Patrzcie, gołąb wypija kawę. What the fuck? I've seen many weird things in my career, but a caffeinated pigeon is definitely something new. In any case, let's learn how to navigate the scene. By the way, if you... Dlaczego ten gołąb zatańczył Jacksona? ...button for more detailed instructions. Co było w tej kawie? Widziałam już wiele dziwnych rzeczy w swojej karierze, ale muszę przyznać, że nakofeinowany gołąb to dla mnie coś zupełnie nowego. Tak czy siak, nauczmy się teraz poruszać po scenie. Swoją drogą, jeśli potrzebujesz pomocy z jakimś zadaniem, kliknij na przycisk, pokaż mi jak. Dobra. Kamera prawo, w lewo, do góry, w dół. Obróć. Tak. Okay. To było dość łatwe, prawda? Ale to nie wszystko. W naszym świecie możesz latać swobodnie niczym gołąb. Co oni mają z tymi gołębiami? Możesz przyłączyć je z kamery strategicznej na tryb gołębi, to znaczy kinowej, zobaczyć świat z różnych perspektyw.
Ci w Playwayu mają coś z gołębiami. Bez kitu. Skoro już wiesz, jak poruszać się kamerą, może są z Krakowa. Bierzmy się do pracy. Po pierwsze, musimy kupić jakieś krzesła i stoły, żeby klienci mieli gdzie usiąść i się zrelaksować. Powinniśmy też pomyśleć o jakimś dodatkowym świetle na wypadek, gdyby ktoś chciał pić kawę przez cały wieczór. Pigeon Simulator. Pidgeotto. Okej. Kup pierwsze meble. Dobra. Siedzonka. Tanie krzesło. Kolory mogą być też. O, będą siedzieć jak kuźwa na jakieś... na jakimś konkursie na weselu. Może damy im stoliki, co? No. Dobra, już. Już mi lepiej. Odstępy jak w czasie pandemii. Tak. Nie, bo wiesz, żeby nikt sobie nie przeszkadzał, nie? O. Kurde. Żebym źle postawił. Mam nadzieję, że da się to przesunąć. Lampę. Nowoczesna lampa podłogowa. Nice work. The park is looking empty. I mean, cozy. We're almost ready to start earning money, but we still need to. Boże, ale to źle wygląda. Dobra, musimy stworzyć menu dla klientów, żeby mieli z czego wybierać. Menu. O. A. Grr. Możesz przygotować dwie filiżanki tej kawy. Espresso americano, tak? Co chcesz zrobić? Dodaj do menu. I americano dodaj do menu. Such a diverse menu. Anyway, to help you out, I've already... Cóż za różnorodne menu. Żeby ci trochę pomóc, zatrudniłam już baristę i zamówiłam trochę podstawowych zasobów, żebyśmy od razu mogli zacząć serwować tu kawę. Pora zaczynać. Zobaczmy, jak pierwszy klient składa zamówienie. Idzie, idzie. Congratulations on your first sale. Americano. To nie jest moja ulubiona kawa. You'll be well on your way. Let's take a closer look at that customer now. No to po co to zamawia? Jak chce americano? Skoro... po co americano, jak tego nie lubi? Jezus. Przestań. Kliknij dowolnego klienta w kawiarni, aby sprawdzić jego opinię. Grupa społeczna odblokowana. Aha, czyli to jest grupa społeczna normalni, normals, i ta grupa społeczna żyje spokojnie dzień po dniu, odkładając obowiązki do momentu, aż absolutnie muszą być zrobione. Bintok i Binstagram to ich peryskop na całe życie.
Meet Johnny Doe, a casual... Poznaj Johnny Doe, normalsa. Dobrze, że jest znać swoich klientów. Na szczęście wyposażeni w niesamowite urządzenia do czytania w myślach możemy się dowiedzieć, co klienci myślą o twojej kawiarni. Każda recenzja wpływa na punkty popularności, więc zwracaj na nie uwagę. Opinia pozytywna. Cena americano jest bardzo przystępna. Nice. Aktualny status. Siedzi w kawiarni. Zadowolony. Jeśli widzisz, że klienci są zadowoleni z przystępnej ceny kawy, możesz rozważyć zwiększenie jej o odrobinę, aby zarobić więcej pieniędzy. No tak. Pierwsza opinia, że jest tanio, że smakuje i już kurde zmysł Janusza się odzywa, żeby zwiększyć cenę. Oczywiście. Marża. Więcej podatków. Co jeszcze? Dawaj, dawać kurwa na trójkę od razu. Podwyżki inflacyjne. Jest tanio. Czy jest dobrze? Jest tanio. Skoro mówią, że jest fajnie tanio, no to damy więcej. Większą cenę. Okej. Kolejna grupa społeczna, hipster. Zawsze w poszukiwaniu kolejnej kraftowej, organicznej, dziwacznej, nietestowanej na zwierzętach, etycznie pozyskiwanej i lokalnej kawy. To jest Marco Polo, hipster. Jak widzisz, lubi kawę na wynos, ale nie masz do tego żadnych kubków. Okej. Chcę zamówić kawę na wynos, ale nie mają tu kubków. Nie ma problemu. Zaraz się tym zajmiemy. To dobra okazja do tego, żeby nauczyć się, jak zamawiać zasoby. Spróbujmy uszczęśliwić twojego klienta i zamówić kubki na wynos specjalnie dla niego. Czyli tu mamy zasoby. Jednorazowe. Kubek Kuba. Bra. Sztuk. Za 4 godziny natychmiastowa dostawa. O cholera. I teraz Gitty wyciąga kilka kubków ze śmietnika, które znalazł w symulatorze z żula. To jest bardzo dobry pomysł, ptaśku. Tysia. Wróciłam ze sklepu, ludzi pojebało. A, szkoda kurwa gadasz. Supplies are on their way. Just wait a bit. In the 21st century, drones can deliver. A drony. Myślałem, że gołąb przyniesie mi paczkę. It's a normal part of our mundane life. Dobra. Odbieramy paczkę. I chyba będziemy mieli klienta. You're learning very fast. Ależ ty się szybko uczysz. Wiesz już, jak analizować recenzje i na ich podstawie podjąć działania, które pozwolą poprawić zyski oraz spełnić potrzeby twoich klientów. Właśnie tak. Tak? Czemu powiedziałem fuck? Właśnie tak tworzysz biznes. Student. Całonocne imprezy to ich praca na pół etatu. Starają się przeżyć na ramenie i kofeinie, a w przerwach między wykładami próbują znaleźć sens życia. Uwielbiam styl tego miejsca. Poznaj Danę Mulder, studentkę. Wygląda na to, że bardzo lubi twój wystrój. W ogóle mnie to nie dziwi. Znasz już 3 różne grupy społeczne, w kolejnych misjach poznasz ich jeszcze więcej. I pamiętaj, każda z nich ma różne oczekiwania. Okej.
Jeśli dobrze się przyjrzysz, to zauważysz, że nasza studentka zostawiła po sobie śmieci w miejscu, w którym siedziała. Cóż, to się zdarza. Niektórzy klienci czasem bałaganią. Lepiej to posprzątajmy, żeby inni klienci nie narzekali. Już kurwa. Śmiecą, gówniarze. Trzy krzesła na krzyż, świetny wystrój. Czekaj, bo tu jest... Niektóre miejsca do siedzenia są zbyt daleko od stołów. O, to. I cyk. Co ty chcesz, Kasia? Patrz, jak to jest zajebiście. Jakby jakiś turniej szachowy miał się odbyć. Pretty useful, right? With the game paused, you can do your job without rushing. On the other hand, when you're waiting. No to pauzowanie świata i tak dalej, no to tak w Simsach. You can always go back to the standard speed later. Try them both. Turniej zgonowania przy stoliku. Dobra, możemy zmienić prędkość gry. Now you know how to manipulate time. You're almost ready to go. Niektórzy klienci przychodzą ze swoimi zwierzakami. Byłoby miło, gdyby mogły napić się wody w czasie, kiedy ich właściciele cieszą się filiżanką kawy. Dodaj miski na wodę. No. To też do każdego stolika? Damy tutaj z boku. O tak, wiele szczęśliwych psich ogonków. Mój szef, pan, nienawidzę go. Mówi, że jestem mu teraz potrzebna w innym miejscu. Jestem pewna, że poradzisz sobie. Kurwo, nie. Lili, psiemanko. Gitiego już nie subujesz. Jeśli nie zaczniesz znów, to wylądujesz w dupie z chujem. Chryzantemy złociste w półlitrówce poczystej stoją na fortepianie. Nie polewaj, kurwa, nic. Użytkownik Filip Korczyński, podkreślenie 44, właśnie zasubskrybował na 14 miesiące. Witam wszystkich. Witam, Filipie, dziękuję za 14 miesięcy. Piwko na czat dla ciebie. Siemaneczko. I loteryjka. Sprawdź w oknie misji, jakie są jej cele i jaki jest twój postęp. Aha, jeszcze jedna rada. Sprawdź, czy wciąż masz ziarna kawy na stanie. Tu mamy misję. Mamy sprzedać jeszcze 3 kawy. Klienci nie mogą kupić americano ani espresso. Marcinu 9955, witamy na pokładzie. Marcinie, dzień dobry, witam cię serdecznie. Ale się... A to dobra, to Kasia... Wysłała gołębia. Matko Boska, myślałem, że Marcin przyszedł i zaczął udawać gołębia. Bajtet. Dobra, ale żeś mnie złapała. U was też tak gorąco? Ponad 27 stopni u ciebie, Katarzyn. U mnie wczoraj tak było, a dzisiaj już jest deszczowo. Ale 19 stopni pokazuje mi tutaj pogoda. Wczoraj było parno strasznie.
Dobra, płacimy najdroższą przesyłkę, żeby nam przysłali jak najszybciej. Popularność spada. Kliknij klientów i pracowników, aby przeanalizować ich opinie. Czekajcie, bo co? Bo coś nam jeszcze brakuje chyba. Zasoby. Czyste espresso, tego nie ma w ogóle. Serce staje espresso, o kurde. Filtry do wody. Okej, no to już przyszedł chłop po americano. Cena americano jest trochę za wysoka, ale i tak spróbuję. Panie, jak spróbujesz, to nie pożałujesz. Dobrze, że serce stanie, a nie? Pierdzielić się, że dziś sobota? Mi się pierdzieli dzisiaj, że jest niedziela. Przez to, że wczoraj było wolne i wczorajszy dzień traktuję jako sobotę. A tej pani co nie pasuje? Espresso jest za drogie. No nie zesraj się, no jak za drogie? O Boże. Dajmy 2,5. No i dwóch panów sobie kulturalnie pije. Misja ukończona. Twoja kawiarnia w Pyte Café w Kapsztadzie to miejsce, gdzie ludzie czują się zrelaksowani. Jako wisienka na torcie przelaliśmy $2000 na twoje konto bankowe. Przejdź do kolejnej misji. Ale czekaj. Mogę przejść? Mogę. Mogę jeszcze ewentualnie sobie kontynuować to. Na takiej zasadzie. Cena espresso jest bardzo przystępna, no. Wczoraj byłaś w pracy, Tysia? W Boże ciało? Misja druga. Śmierdzący kot. Po udanym stażu w Kapsztadzie dostajesz bilet lotniczy do miasta pełnego zgiełku, Nowego Jorku. Tym razem twoim zadaniem będzie przywrócenie dawnej świetności zaniedbanej kawiarni. Słynna gitarzystka i piosenkarka Phoebe szuka nowego miejsca do koncertowania. Może udać się przekonać się do występu w twoim lokalu. Przecież to jest jeden wielki easter egg serialu Przyjaciele. Nawet oni tutaj na miniaturce to są bohaterowie z Przyjaciół. Słynna gitarzystka, no. I też się tak nazywa, Phoebe. Ty, no normalnie Friends. Gdzie moja wypłata? 24 grosze na koncie mam. Gitarzystka. Ty kurde, no. Gitarzystka. After a successful internship in Cape Town, you have received a plane ticket to the bustling. Cele misji. Miej gitarę, miej piecyk do gitary, uzyskaj popularność 30.
Miej pracownika barista z umiejętnością kawa na min. Aha, na minimalnym poziomie niezły. Rozumiem. Czy wiesz, że możesz wziąć pożyczkę z banku, ale będzie trzeba... Nie doczytałem. To mi przełączyło podpowiedź. Min. Witaj ponownie. Jak minął ci lot z Kapsztadu? Mam nadzieję, że z 22-godzinnym lotem radzisz sobie lepiej niż ja. W każdym razie jesteśmy w Nowym Jorku. Mówi się, że to miasto nigdy nie śpi. Zatem powinno być to idealne miejsce na kolejną kawiarnię. Ten lokal ma potencjał, ale będziemy musieli nad nim trochę popracować. Zacznijmy oczywiście od marki. Dobra, to mamy tak. Kolejną nazwę tutaj z waszej listy. Co tu jeszcze mi się podobało? Menel Coffee. Wygląda trochę jak gas station. Menel Coffee idealnie pasuje do New York. Teraz czcionka. Pasująca do Menela. O! Nice. O! Coffee. Jeszcze jedno i o. Na rynku z tak dużą konkurencją rozpoznawalna marka to podstawa. Teraz zajmijmy się samą kawiarnią. W tej chwili jest bardzo zaniedbana, ale jestem przekonana, że szybko przywrócisz jej dawny blask. Widzisz ten regał na środku? Musiał go tu zostawić poprzedni właściciel. Sprzedajmy go, żeby zrobić trochę miejsca. Dekoracje. Jak widzisz, nie tylko zyskaliśmy więcej przestrzeni, ale też dodatkową przestrzeń i pieniądze. Pamiętaj, że się teraz czas odnowić ściany i podłogi. Ściany, okej. Przyjazna ściana. Ściany, cegła. Damy cegły, nie? Aha, dobra. Podłoga. What a change. Now the coffee shop looks awesome. It reminds me. Pierogi masz, Tysia? A ty, Tysiu. Teraz kawiarnia wygląda niesamowicie. Przypomina mi popularny serial z lat 90. Jak się nazywał? Ach, nie pamiętam. Ale nie myślmy o tym teraz. Działajmy dalej. To byłoby marnowanie tak przytulnej przestrzeni. Gdybyśmy nie dodali tu stołów i krzeseł. Zróbmy to teraz. Ja bym tutaj chętnie dodał tą kanapę. Tak jak to było w serialu. Thank you.
Mamuśka zaczęła już ciasto robić, więc mi pewnie wałkowanie lepiej nie zostawi. A z truskawkami, czy jaka? W sensie... jaka porcja pierogów? Różne będą. Masz maliny zamrożone, borówki, truskawki, masz kupione, no i standardowo jeszcze polskie, bo nie ruskie. Ale ruskie to nie jest nazwa z jakiejś Rusi? Że to nie ma nic wspólnego z Rosją? Jesteś naturalnie utalentowanym projektantem wnętrz. Teraz, gdy nasza kawiarnia nie wygląda już na taką pustą, musimy zatrudnić baristę. Nasz lokal nie jest jeszcze popularny, więc dostaliśmy tylko jedno CV przesłane przez Rachel Bean. Kurde, kolejna nazwa bohaterki z przyjaciół. Czekaj, bo to jeszcze jedno krzesło chciałem dać, bo mi feng shui nie pasuje moje. Pracownicy. Cena charakteru, charyzma, staż, rok, preferuje popołudnia, pensja $72 na dzień. Zatrudni. Rachel Bean, that reminds me of someone. She is now part of your business, but she has no clue when she should start her shift. So let's set up her schedule. Remember, each employee prefers different working hours. Powinna zacząć swoją zmianę. Ustalmy z nią harmonogram. Pamiętaj, że każdy pracownik preferuje różne godziny pracy. Czy kanapia ci pokazuje, że dwa miejsca nie mają dostępu do stolika? Czekaj. Dobra, to dostawimy. Chyba, że damy taki, zrobimy inaczej. Taki jeden długi damy. Kawowy, niski najlepiej. Czy jest coś takiego tutaj? O. Będzie wpyte. Tysiowe pierogi. Przyciągnij, aby ustawić harmonogram. Aha. Czyli skoro ona preferuje popołudnia. Czekaj. Nie możesz zmienić godziny pracy, gdy twój pracownik pracuje. No kurwa, ale no czekaj, jeszcze nie ustaliłem przecież nic. Przyjdzie na drugą po południu, do drugiej rano będzie pracować. Zarąbiście.
find her yet. Let's wait till she starts her shift. Remember, when there's no barista in the coffee shop, you can always skip time until the... Widzę, że udało ci się ustawić jej godziny pracy. Teraz poczekajmy, aż rozpocznie swoją zmianę. Pamiętaj, kiedy nie ma baristy w kawiarni, zawsze możesz przeskoczyć w czasie do momentu, w którym pojawi się następny. Tak, by the way, to dzisiaj dobrze wyglądasz, ta czerń ci służy, normalnie wziąć aparat i pyknąć ci zdjęcie portretowe. Dziękuję. Coś ten robił, Gitti. Teraz chodzę po domu, śpiewam chryzantemy złociste. Proszę bardzo. Świetnie, jesteśmy już prawie gotowi do otwarcia kawiarni. Już Boże, co ja chciałem przeczytać? Okej, skupmy się na zdobyciu lepszych ziaren kawy od zaufanego dostawcy. Zmieni używane ziarna kawy na te o wyższej jakości. Ziarna Dreamway. Okej. Stradziłaś, kurko, mnie, podpalę sobie ptaka, ale nie zabiję się, bo od rana męczy mnie sraka. Jezus, co mi leci? Znowu mam bana. What the fuck? Co to było? To było dziwne. Teraz, gdy już wiesz, jak korzystać z różnych dostawców, przyszedł czas, by otworzyć swoją kawiarnię. Ale czy na pewno o czymś nie zapomnieliśmy? No tak. Nie ustawiliśmy menu oraz cen. Zajmijmy się tym teraz. Chryzantemy złociste. Półlitrówce po czystej. Stoją.
Let's open the coffee shop. Jesteśmy gotowi. Otwórzmy naszą kawiarnię. Kawiarnia otwarta. It's officially open. Now it's just a matter of time until it will be full of customers. No to czekamy. Na klientów. Grupa społeczna, senior. Seniorzy są jak poszukiwacze skarbów. Wiedzą, gdzie dobre rzeczy są i doceniają przytulne miejsca do odpoczynku i rozmów. Bądź dla nich miły, a może podzielą się z tobą swoją ciężko zdobytą mądrością. Myślałem, że 13 emeryturą. This is Tom Heckles, a senior. He's a Tom Heckles, senior. Chce kupić kawę. Jak widzisz, Tom docenia, że twoja kawiarnia jest czysta. Zwróć uwagę, jak pieniądze, które zarabiasz na sprzedawaniu kawy, się pomnażają. Mnożnik pieniędzy to nasz tajny składnik. Gdy twoja kawiarnia wygląda lepiej, zarabiasz więcej pieniędzy. Każdy przedmiot dekoracyjny daje ci punkty stylu, a kiedy zdobędziesz ich wystarczającą liczbę, mnożnik pieniędzy wzrasta. Zobacz, jak to działa. Good job. Now you have a hint on how to earn money faster. Thanks to that, you will be able to invest more money to grow your business. Dobra. Pracownicy. Mogę trenować pracownika, tak? Albo go zwolnić. Okay. Once Rachel's training is done, her skill will improve. It's important because your customers will judge the skills of your employees. Okay. Themselves also want to have some training from time to time, but remember, with better skills, they will also expect a better salary. I think you're ready to continue on your own, but before I go, let's check out the mission goals. W celach misji mamy mieć gitarę, piecyk, uzyskać popularność, 30 punktów i mieć pracownika z umiejętnością kawa na mini kropka poziomy niezły. You may wonder why you even need a guitar and amplifier. Well, there's a rising star of New York music, a girl called Phoebe. She won't give a concert in every coffee shop, though. It must be liked by lots of people. Ah, kurde. To tutaj powinna być scena. Gdzieś. Ale dobra, ogarniemy to. Czekaj. Barista ukończył szkolenie. Poprawił umiejętność mleko do poziomu słaby. Świetne. Obrazy specjalne, inne. O, jest gitara. A, tylko że to drogie. Stówka za gitarę i 180 za piecyk do gitary. Zdradziłaś kurko mnie, odetnę sobie ptasia, ale nie zabiję się, bo moderatorem jest tu Kasia. Widzieliście, jaki poeta p***lony? Kurde, ja muszę na pierwszą zmianę zatrudnić pracownika. Bo co? O, Amelia Smith może zapierdzielać 12 godzin. Harmonogram. O. Ona preferuje poranki. Ja chłop, może w szoku jest.
Dajmy tak. Dobra. No i teraz mam cały czas baristów. Proszę robić kawę. Żeby ten nożnik powiększyć zarobku, musimy kupować więcej dekoracji. Dobra. Przewiniemy sobie czas, nie? Kupimy sobie tą gitarę. Poczekamy, aż zarobimy na piecyk. Kurde, interes się kręci. Mają kubki na wynos? O, jakby ktoś chciał na wynos sobie kupić. Jednorazowe. Zamówmy. Możemy też lepszej jakości sobie zamawiać. Wytrwałe jak ty, o. Mleko, mleko sojowe, lody orzechowe. Lody orzechowe, firma Orzesz Ty. Majonez. To był maj. Ones. Trzeba posprzątać. Bo śmierdzi. Czekaj, co im tutaj nie pasuje? Cena espresso jest trochę za wysoka. No dobra, to czekajcie, dajmy troszkę. Za dwójeczkę może wszystko. O. Zaś im coś nie pasuje. Mają w menu espresso dopio, ale nie mogą jej przygotować, to żart. Czekaj. Espresso dopio. Gdzie te paczki są? A, no tak. Gdzie te paczki są do odebrania? A zaraz będzie. Okej. Ziarno Dreamway przyszły. Cena amerykana jest bardzo przystępna. Cena espresso dopiero jest trochę za wysoka, ale i tak spróbuję. No już nie przesadzajcie. Co smakuje pani? Twoja kawiarnia Menel Cafe zdobyła nagrodę najlepiej udekorowana kawiarnia w mieście. Popularność plus 10. Dobra, ty co, już skończyłaś swoją zmianę?
To gdzie jest druga baristka? Dobra, idzie, wymieniają się. Wszystko zgodnie z planem. Tutaj im ceny tylko nie pasują póki co. Czyli americano powinno być trochę tańsze, tak? Od espresso. Okej. Kupię tą gitarę. W sensie piecyk do gitary. Ziarna zamówmy. Moglibyśmy troszkę pracowników podszkolić. Może jakieś dekoracje jeszcze dodamy? Albo stolik. No tak coraz mniej miejsca mają. Mi pracownika z umiejętnością kawa na poziomie niezły. Jeszcze to nam zostało. Jesteś ponownie, Antoś. Witam. Kabusi? Kurde, ale kolejka. Co jest?
dosyć za wolno pracuje. Szybko, szybko. Bo premii nie będzie. To sprzedanych kaw, osiągnięcie na Steam. No i dobra, mamy to. Udało ci się zrobić z kawiarni Menel Cafe popularny lokal w Nowym Jorku, pomimo że było to najpierw opuszczone, zaniedbane miejsce. Przejdź do kolejnej misji. Stacja Twoja Kawa. O matko. Good luck keeping up with the busy commuters, but hey, if you can... Z miasta, które nigdy nie śpi, do krainy Samby i no, co powiesz na kawiarnię na zatłoczonej stacji metra? Powodzenia w dotrzymaniu kroku z zapracowanym przejezdnym, ale hej, jeśli poradzisz sobie w São Paulo, poradzisz sobie wszędzie. Po tym jak przeżyjesz poranne godziny szczytu, rzecz jasna. Sprzedaj 10 kaw z latte art. Miej 8 roślin, miej pracownika barista z umiejętnością kawa na minimalnym poziomie dobry. No i też tak. Okej. Takie coś. Nice to see you again. This time at the metro station in São Paulo. I'm so excited. No witam cię, Karolino, ponownie. Below the ground level, although there's not much competition in... Cześć, Black Fog, siemka. Cowboy. Ciapąg do kawy. O. Every time I see so many people, I wonder who they are and what they do with. Chryzantemy złociste kawy. Ja widzę różnych ludzi, zastanawiam się, kim są i czym się zajmują w życiu. Widzisz tamtą panią? Poznajmy jej historię. Pokaż. Biznesmen. Biznesmeni są jak kierowcy wyścigowi, zawsze w pośpiechu i potrzebują szybkiego tankowania. Chcą, żeby ich kawa była szybka i gorąca, tak jak oni. Nie spowalniaj ich, bo zostaniesz w tyle. Kobieta biznesu. Widziałam w okolicy wielu biznesmenów. Wydaje mi się, że tuż nad nami znajduje się centrum biznesowe. Zauważ, że zawsze menu, że nasze menu nie zawiera kawy, którą ta klientka by polubiła. No dobra, ale jaką ty chcesz kawę? Do tej pory pracowaliśmy tylko na podstawowych przepisach kawowych, ale teraz dostaliśmy potężne narzędzie, to edytor kawy. Pozwoli nam nie tylko tworzyć zupełnie nowe przepisy, ale też sprawdzić, czy poszczególne grupy społeczne je polubią. Zróbmy zatem przepis na kawę dla biznesmenów. Edytor kawy. O kurde. Nazwij swoją kawę. Zdradziłaś kurło mnie, rozwalę się w sieczkarni, ale najpierw idę na miasto do Gitiego nowej kawiarni. Kawa twojej starej, mózgo jeb. Sorry, ale mózgo jeb do mnie przemówił. Nie wiem, jaka pojemność ma być. Ta ziemleczka special. Dajmy taką. Badania na rynku.
Jezus Maria, nie wiem. Co biznesmeni lubią? Coś na szybko. Czyli co? Espresso damy, ale to hipsterzy mi tutaj rosną. Espresso, mleko. Nie, syrop malinowy to nie. Mózgojeb biznes, o. Szybką i zimną lubią. Ziarna zalane kranówką. Espresso z majonezem. Jeśli to nie będzie mózgojeb, to przynajmniej obstrukcja murowana. Że oni się zesrają. Espresso z majonezem. Dałem lody truskawkowe, to seniorom się podoba. Nie, bez kostek lodu. Jak oni chcą coś na szybko, no to trzeba po prostu... To. O. I chuj. Zimne mleko, zimna woda, espresso. Teraz jeszcze warstwy. Patrzcie, o. No i kurde, na zielono, biznesmeni. Mamy to. Jest wpyte. Biznesmeni zamówią tę kawę jako ich pierwszy wybór. 75%. W tej misji biznesmeni mają następujące preferencje. Aha, tu są przecież preferencje, patrz. Syrop malinowy jeszcze musimy dodać. A, czekaj. Kofeina, dużo kofeiny chcą. No. No i będzie. Chyba. Czas przygotowania 42 sekundy. Koszt 2,38, 95 kalorii. 190 kofeiny, temperatura 22 stopnie, moc słaba. Alergeny mleko. Dla dzieci nie, bo zawiera kofeinę. No dobra, mózgojeb biznes dodajemy do menu. Great. Now boosted with your yes. Coffee, they can take care of their business even faster. By the way, sometimes you may wonder how to different hit. Groups react to your entire coffee repertoire. You can always check that in the customers window, specifically in the preferences tab. Check it out now. Analizuj preferencje. Otwórz okno klienci. Preferencje. Nice overview, right? Ideally, every social group should be colored green. Idealnie byłoby, gdyby każda grupa społeczna była na zielono, co by oznaczało, że oferujesz coś, co naprawdę lubią. Jeśli jest na żółto, to oznacza, że mogą zamówić coś od czasu do czasu. Jeśli jest na czerwono, nigdy nic u ciebie nie zamówią. A tak swoją drogą, nasz obecny ekspres do kawy jest dobry, ale powinniśmy zainwestować w nowszy model. Kupmy go. Ekspresy. PKL Manufacturę. Du, 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 du.
With this coffee machine, the taste and preparation... Dzięki temu ekspresowi smak i czas przygotowania twojej kawy będą znacznie lepsze. Ale to nie wszystko. Ten model jest wyposażony w spieniacz do mleka. To oznacza, że będziesz mógł przygotowywać kawy ze spienionym mlekiem lub pianką mleczną i ozdabiać je czymś niesamowitym. Pora na latte art. Zróbmy to. Latte, tak? To takie wyższe powinno być. Nie, w sumie. Giddy Lata. No i co? Aby dodać latte art, musisz mieć spienione mleko lub mleczną piankę jako najwyższą warstwę. Czyli dajmy espresso. Spienione mleko. Espresso i spienione mleko. Proszę małą czarną. Co się robi? Dla artystki będzie artystyczne latte. Teraz ci takiego pindola tutaj narysuję, że aż szkoda ci będzie go wypić. Nie można tej własnych rysunków? Wielkie umysły myślą podobnie. Giddy Lata. Badania rynku. Biznesmeni, hipsterzy, seniorzy. Dobra. Jest. Kawusia. Cyk do menu. Great. Many customers will appreciate... Wielu klientów doceni taki piękny rysunek na swojej kawie, tworząc coś tak wspaniałego jak latte art. Zawsze możesz skorzystać z jednego z popularnych szablonów, ale niespodzianka. Możesz też stworzyć swój własny rysunek. Spróbuj teraz. Kurwa. Jaka nazwa? Mojej specjalności. Teges latte. Teges szmeges. Espresso. Jak zrobimy tak. Dajmy większą filiżankę, żeby nas potegowała. O. Wiecie tak. Ja kurwa tiramisu robię. Miecia fantazy, to jest bardziej kapuczyna. Ale ci halina taką kapuczynę zrobię, że nie wytrzymiesz normalnie. Zaraz. Rozmiar pędzla. No. Kawa z ptakiem.
Kurde, ale wpytę. Za gruby pędzel. Wiem. Spoko. Co za talent. Jest, tak jest late. Mamy to. Kind of art. Since we improved the coffee recipe, kaskę margaryny narysuj. Latte art to mój ulubiony rodzaj sztuki. Mamy już nieco lepszy kawowy repertuar, więc skupmy się teraz na stylu tego miejsca. Jesteśmy pod ziemią, zatem każda roślina przynosi trochę świeżości. Pamiętaj, że musisz je podlewać, w przeciwnym razie zwiędną. Widziałam tutaj kilka suchych roślin. Przywróćmy im życie. Okej. Okay. Pracownik sprzątacz, a no nie mamy sprzątacza. Aha, i tutaj się filtry do wody będą zużywać dzięki temu, okej. Okay. Podlane, podlane. Nie, jeszcze jedna gdzieś jest. Czy mi się właśnie skończyła woda? Całkiem możliwe. W toilecie? Jak? No jak wodą toaletową? Aha, że kwiatek. A, to czekaj, to może. Bo my tutaj mamy toaletę przecież jeszcze obok. Uchwyt na papier. Tu nie ma lampki. Nie, to jeszcze gdzieś inna roślina jest. Albo ja jestem ślepy. Na zewnątrz, a to czekaj, może być. Jest, no na zewnątrz. Jest tutaj. Okay. Zielone rośliny wyglądają o wiele lepiej. Nie zapominaj o ich podlewaniu. Od czasu do czasu, swoją drogą, to nie jedyna rzecz, o którą musisz dbać. Kiedy stoły lub krzesła są często używane, ich stan pogarsza się. Widzisz to krzesło? Czas je naprawić. Kurwa. To się zatyguje. No teraz pamiętaj, aby śledzić stan twojego wyposażenia, roślin, krzeseł, stołów i oczywiście ekspresu do kawy. Dobra. I zanim otworzymy, musimy zatrudnić pracownika. Liam Turner, Russell King, Michael Moore, Agnes Turner, Jessica Lee. 6-8 godzin. Weźmiemy Agnes. A i kuleczki Katarzyn jeszcze wykupił. Czekaj, harmonogram. Agnes będzie pracować od 6 rano do 6 po południu. Tak? For safety reasons, we celebrated the opening with confetti, not fireworks this time. Okej. Okay. Cele misji. Sprzedaj 10 kaw z latte art, miej 8 roślin, miej pracownika barista z umiejętnością kawa na minimalnym poziomie dobry. Jasne.
Tak, i trzymamy kubki jednorazowe, żeby sobie na razie brali na wynos. W magazynie jeden. Klienci nie mogą kupić tego z latte. Bo co? Bo nie ma... Aha! Nie ma syropu malinowego. Ziarna kawy. I syrop malinowy. Składniki. O. Dobra. Zaraz wszystko będzie. Mózgojeba nie mogą kupić, bo nie ma... No to syrop zaraz przyjdzie przecież. Momencik. Dobra, pierwsze przesyłki. I teraz jesteśmy bez pracownika. Musimy sobie jeszcze dotrudnić kogoś. Jessica. Nice. 12 godzin? Zamęczysz kobietę. Dajmy troszkę stoliczków. Może zróbmy takie, o, przy oknie takie miejsca pojedyncze, nie? O. Temu panu się nie podoba co? Tege z latte jest za drogie. No nie zesraj się, no chłop. Jak za drogie? Poka. Przecież to jest dzieło sztuki. To musi tyle kosztować. Wie pan, ile takiego gołębia się podlewa, żeby wyszedł? Jak nie mają co zamówić? Czekaj. Dobra, pani sobie przyszła i mózgojeb biznes jest za drogie. Aż tak?
Twoja kawiarnia Howboy zdobyła nagrodę najczystsza kawiarnia. Co oni tak narzekają na te ceny? Dajmy mniejsze. O. Zdradziłaś, kurło mnie, przywiążę cię do drzewa, ale rozmyśliłem się, napiję się, mózgo jeba. Ziarna kawy złociste, filiżance poczystej. Stoją na ekspresie, a ja mam straczkę po tegesie. Gitilejta na wynos. Proszę bardzo. Cena mózgojeb biznes jest trochę za wysoka, ale i tak spróbuję. Ostatecznie zamawiam mózgojeb biznes, chociaż nie jest to moja ulubiona kawa. Albo to student, no tak. Coś dla studentów by się przydało zrobić, nie? Jakieś takie, taki studencki power. Zrobimy jakiegoś student power. O, student power. Studenci lubią coś, co ma mało kalorii. Cold breath. Co to jest za składnik? No, hipsterzy jak nam się kurde wzięli. Smacznego, Katarzyn. Lody. Dajmy lody waniliowe. I za duży rozmiar jest, tak? Czyli filiżanka powinna być mniejsza. Taki szocik mały. Nie, albo chodzi o to, że ma być duże. O, chyba duże. Od 250 do 299 ml. A ja mam w tym momencie... Czekaj, to... Wróćmy tu. Tak. Co my tu możemy jeszcze dodać? Za mało kalorii, to dajmy im więcej lodów. Czyli do 99. O, o, dobra, już czaję. Czaję, jak to działa. Kofeiny troszkę więcej, to dajmy espresso, nie? Tylko, że oni espresso chcą. Dwieście pięćdziesiąt, 349. O, gitara. No i niech będzie. Jeden osiem. A, i lody waniliowe właśnie trzeba zamówić, tak? No to już lecą. Mają w menu student power, ale nie mogą przygotować. Zaraz będzie, pani poczeka, to przyjadą lody. Cena student power jest trochę za wysoka. Spokojnie.
Zrobimy tak. Cena espresso jest bardzo przystępna. Okej. Okay. Cena tego z lata jest bardzo przystępna. No, w końcu zaczynają być zadowoleni. Mózgo jeby biznes na wynos. Tego z laty na wynos. Nice. Musimy roślin dokupić. Stać. Na kawusie. O, już mogę. Dobra. Tak jest na wynos, tak jest. Dzień dobry, poproszę tak jest na wynos. Proszę bardzo. Tak jest na wynos, raz. Tak jest latę na wynos. Jeszcze, kurde, narzekają, że za drogi ten student power. Dodajmy za jedyneczkę, nie? O. Seniorzy się też pojawiają. Czasami zamawiam Gitty Late'a, ale dzisiaj nie mam na to ochoty. Szkoda, że nie ma dla mnie nic innego. Spokojnie, pani senior. Coś dla seniorów też się znajdzie. Cyk. Seniorita, o tak nazwiemy sobie tą kawę. Dla każdego coś dobrego będzie. Lody truskawkowe na pewno, tak? Mają być. Temperatura zimna. Zimna woda. Ale tak od 10 do 29 stopni. Bardzo dużo kalorii. O kurde, jak od razu skoczyło pięknie. Czekaj, dajmy mniej. I od razu hipsterzy będą zadowoleni. Lagitella, o to piękne. Seniorita Lagitella. Piękne. Hipsterzy, seniorzy. No i spoko. Chociaż tutaj dla seniorów troszkę jest dużo kalorii. Jakbyśmy jeszcze zmniejszyli ilość lodów. O. Czekaj. Nie, dobra. Zostawmy. Tak jest dobrze. Bo studenci mają coś dla siebie. Biznesmeni też mają coś dla siebie. A hipsterom, seniorom brakowało. Tak robimy. Cyk. I trzeba coś wypierdzielić. Może espresso wypierdzielimy. Zwykłe. I zamówimy od razu truskawkowe Mary.
do tej seniority Lagitelli. I zobaczmy, jak się potoczy to wszystko. Dobra, tutaj na razie babka narzeka, że mamy w menu, ale nie sprzedajemy, ale spokojnie. Teraz wszystko będzie. Okej, okay, student power na razie dobrze się sprzedaje, cena jest w porządku. Kawa, musimy też szkolenie pracownikowi zrobić. Ale nas na razie nie stać. Nic nie trzeba naprawić. Na razie gra i trąbi. Okej. Okay. Chcę usiąść, ale nie ma wolnych miejsc. O cholera, jak to? Trzeba stoliczki dokupić. Może damy kanapę. Wszystko drogie. O, super. Jest jakie jest, ale jest. Jest gdzie usiąść. I jeszcze roślinkę sobie dokupmy. Tutaj też misja tego wymaga, żeby mieć przynajmniej 8. Trzeba sprzątać też. Tego z laty na wynos. Dajmy tutaj sobie coś do rogu. O, taką monsterę piękną. I cytryny, o. 609 782 274 witamy na pokładzie. Dziękuję za followka. Kimkolwiek jesteś. Szkoda, że to nie donate o takiej wartości 600 milionów. Thank you.
sprawa na poziomie dobrym. ...40 w jednym i drugim przypadku trzeba mieć, żeby wysłać na szkolenie pracownika w zakresie robienia kawy. Bo panie, to byś był do końca życia ustawiony. No. Kurde, kwiatki mi usychają. Podejrzewam, że im bardziej szkolony pracownik, tym szybciej te kawy będzie wydawał. A tu niektórzy są niezadowoleni, stojąc w kolejce. Na Katarzyn. Tylko dlaczego ona 80 zł kosztuje? Nie? Strasznie drogie są te symulatory. Dziewięć sześć siedem dziewięć sześć siedem dziewięć sześć siedem dziewięć sześć siedem osiem. Witamy na pokładzie. Co to za bosidło? Hi. Co to za hi? Już sprzątam, już. To jaka kolejka. Dobra. Numerologia to nic dobrego w Niku. Tak, to od razu podejrzliwe to jest. Zawsze to może być jakiś Piotr 1, 2, 3, jak jest Piotrek zajęty, nie? A nie żeby same te wydupić go. A na razie poczekajmy, zobaczymy, czy coś jeszcze napisze ciekawego.
mamy. Kolejna misja. Fantazyjna Francja. Po sukcesie w prowadzeniu kawiarni na zatłoczonej stacji metra w São Paulo, teraz przenosisz się do serca Paryża, miasta miłości i kawy. Tym razem będziesz obsługiwać zarówno miejscowych, jak i turystów, którzy przyjeżdżają do miasta, żeby doświadczyć jego uroku i romantyzmu. Dasz radę podjąć to wyzwanie i osiągniesz sukces w kraju kawy i croissantów? Zdobądź 4 złote ziarna, sprzedaj 15 przekąsek. O nie! Kasia, a za co wydupić? O Jezus, jesteś człowiekiem! Dlaczego masz ciąg takich cyferek w niku? Odpowiedz. Jak masz na imię? Zaznacz kafelki na zdjęciu, gdzie jest sygnalizacja świetlna. Bonjour. Tym razem spotykamy się w Paryżu, mieście miłości, kultury i mody. Możemy podziwiać tę wspaniałą okolicę. Mamy wielkie szczęście, że nasza następna kawiarnia jest ulokowana w tak pięknym miejscu. Zacznijmy od stworzenia marki. Michał. No to się nie spodziewałem, że jesteś Michałem. Myślałem, że jesteś botem. Dlaczego masz taki nick? Mogłeś się nazwać Michał 123. A cyferki mi brak ustawił, teraz muszę czekać na możliwość zmiany. A. No to żeśmy cię prawie wydupcyli, panie kolego z tego czatu. Prawie żeś poleciał. Jak to zabrzmiało. Dobra, musimy się nazwać jakoś, żebyśmy mieli solidną pozycję w mieście miłości i croissantów. Paolo Gitello Cafe. Może być. Za mało. No to będzie Paolo Cafello. O. Paolo Cafello, kuźwa, tak. Jak się czyta. Paolo Banello. O, ale czcionka idealna. Taką kawusię, a logo sobie damy. O, taką piwo podobną, nie? I znowu te gołębie. Jest pięknie. Teraz skupmy się na pracownikach. Już wiesz, jak zatrudnić baristów, więc tę część zostawię tobie. Chciałabym jednak przedstawić ci nowy rodzaj pracownika, sprzątacz. Będzie sprzątał śmieci i podlewał rośliny za ciebie. Zatrudnijmy jednego teraz. Okej. Okay. Sprzątacz, Olivia Jackson, Mia Torres, Joe Williams, Scott Walker, Monica Davis. Może czemu oni wyglądają i się nazywają prawie jak z Szybcy i Wściekli? Mia Torres, charakteru optymizm, staż 2 lata, preferuje poranki, pensja 32 na dzień. Kawiarnia, toaleta, kwiaty, prędkość, pensja. Dobra, zatrudnijmy Mię. Świetnie, zatrudnienie pracownika na stanowisku sprzątacz może generować koszty wynagrodzenia, ale jednocześnie może ci to oszczędzić dużo czasu. Biznes się trzeba umieć delegować zadania, tylko nie zapomnij ustawić grafiku dla swojego nowego pracownika. No i pada deszcz za oknem. Dobrze, no to Mia może pracować od 6 rano. Aha, czemu tak krótko?
To od 9 do 1 dajemy, no tak, bo ona tylko poranki preferuje. Niech będzie tak na razie. Jestem przekonana, że pięknie urządzisz to miejsce, ale nie uważasz, że jest tu trochę cicho? Uważam, że nasi klienci doceniliby dobrą muzykę. Może kupmy szafę grającą i puśćmy romantyczną muzykę. Czemu by nie? Jakieś, kurde, chryzantemy złociste puścimy w tle zaraz, nie? Rośliny, podłogi, przekąski, szafki. Szafa grająca. Lubią normalsi, hipsterzy, studenci, turyści. Proszę bardzo. Zmień muzykę. Graj muzykę romantyczną. Jazz, longue, rock, techno, country, folk, latino, żaden. Solo gideollo. O. Ten dźwięk przyspieszają bicie mojego serca. Mimo, że zajęliśmy się już bardziej zaawansowanymi sprawami, nie zapominaj o podstawach, wiesz, o stołach, krzesłach, baristach czy menu. A właśnie, skoro o menu mowa, mam dla ciebie niespodziankę. Edytor kawy właśnie został ulepszony i od teraz możesz wzbogacać swoje przepisy o toppingi. Skorzystaj z tego od razu. Shadow 123973, witamy na pokładzie. Shadow, siemanko, witam. Dzięki za followka. Może kawusi? To może nazwijmy ją La Saraka. Dodaj warstwę do swojej kawy, aby umożliwić dodanie toppingów. Bita śmietana. Możemy dodać owoce. Makaronik czekoladowy, malinowy, rurka waflowa. Aha, no dobra. Zróbmy coś w Paryżu. No kto do nas będzie przychodził? Wszyscy, kurde. Turyści, nie? Turystów dużo. Skupmy się na turystach. Syrop czekoladowy na pewno. Okej. Liść we mgle. Ale co to jest? Latte art. No dobra, to pewnie wzór. Liść we mgle, tak? Jest coś takiego? Jest. No i mamy turystów zadowolonych. Seniorów. Dajmy teraz jakiś tutaj, nie wiem. Nie, bita śmietana odpada. Wygląda apetycznie. La Saraka.
Stwórz zapis, zapisz własny przepis na kawę. Stoppingi. Dodaj utworzony przepis do menu. Stoppingi. No to dodałem. Potężna ilość tej kawy. W tym przypadku chyba nie będzie płacić za wygląd, a nie za ilość. Będzie się płacić za wygląd, a nie za ilość, tak. Czekaj, bo coś tu. Cecha charakteru introwertyzm, no to nie. Pesymizm. Optymizm, o. Godziny, 6 godzin na dzień. Nocki preferuję. To dobra, to będzie na nocki, pracownik. Na poranki. Od 6. Jeszcze na popołudnie kogoś trzeba. O, jeszcze, aha, otwieramy. Stwórz własny przepis na kawę z toppingami. No to stworzyłem. No to co jest nie tak? Jeszcze raz. No i toppingi. Steam Decka można kupić Media Expert za jedyne, a nie czekaj. Jest swój drogo. 4200 ponad? Matko. Może nie dorzuciłem wszystkiego? O, mogę edytować. No, pewnie o to chodzi. Dobra, nawalmy borówek wszystkiego tutaj. Niech tak będzie. Ty ze dwóch? Okej, okay, Kasiu. Ile to ma kalorii? 700 kalorii, ja pierdzielę. No to tak, no to jest bomba kaloryczna przecież. Ja pierdzielę. 700 kalorii. Ale żem zrobił. Cześć Osaka. Żem przesadził trochę. Hmm.
Dobra. Having coffee with toppings will be a game changer on your menu. But what about some snacks? I can't imagine a cafe in Paris without croissants. Co powiesz na przekąski? Nie wyobrażam sobie kawiarni w Paryżu bez croissantów, a ty? No co, ja też. O. Croissant. Trójkątny tost. Nie. Great. Now some customers will buy not only coffee but also a snack. This is a great way to improve your profits and make customers happy, like that lady over there. Can you see her? Czy widzę tą panią? Widzę. Co z nią? Turysta. O. Turyści są jak entuzjastyczni odkrywcy poszukujący idealnej kawy, by realizować swoje przygody. Uwielbiają lokalne kawy, robić zdjęcia na Benstagramie i delektować się każdym łykiem, zanim przejdą do następnego celu. This is Sophie Taylor. Sophie Taylor z grupy społecznej turyści. To jej pierwszy raz w Paryżu. Teraz wiesz, co myśli o twoim wyborze muzyki. Pamiętaj, każda grupa społeczna ma inne gusta. A propos. Znasz już 6 grup społecznych. Okej. Sophie Taylor. W okolicy jest wielu turystów, pomiędzy zwiedzaniem wieży Eiffla a Louvrem uwielbiają wypić filiżankę aromatycznej kawy. Jeśli chcesz przyciągnąć ich więcej, musisz pomyśleć o podniesieniu standardów swojej kawiarni. Na razie ma tylko poziom złote ziarna. Jeden, sprawdź, co musisz zrobić, aby zdobyć kolejne. Aby zdobyć... No to daj mi przeczytać, Karolina. Musisz pamiętać, że klienci, którzy czekają za długo, mogą się irytować i po prostu odejść. Aby temu zapobiec, rozważ oferowanie zniżek, by utrzymać zadowolenie klientów. Daj zniżkę. Kliknij dowolnego klienta i daj zniżkę. OK. A tu, żeby ziarna nabić, to trzeba sprzedać 3 kawy i zdobądź 10 punktów stylu. Dobra. Coraz więcej tego do ogarniania. Great. If a customer standing in line becomes impatient, you could consider offering. Aha, okej, dobra. Kurwa. Katarzyn. A i można zatrudnić więcej niż jednego baristę, jeżeli nie będą się wyrabiać. Kleks w gaciach. No, to tutaj to często tak jest. A lengthy lesson, but this mission is going to be more challenging than the previous ones. Best of luck to you. And if you haven't already, don't forget to open your coffee shop. Take care and see you soon. Dobra. Zdobądź 4 złote ziarna i sprzedaj 15 przekąsek. A Tysia już... Pierwsze 2 tacki poszły, teraz kolejne. Pipo fat. Na zdrowie. Okej, zamówmy... Wszystkie potrzebne rzeczy. Składniki. Matko, ja wróciłem z zakupów z żoną. Żyje sukces.
Co tym się ludziom stało? Jeden dzień było wszystko pozamykane i wszystko im się pokończyło, tak? Okej. Otwieramy. Jeszcze ma przyjść. Dobra. Biznesmeni nie mają co zamówić. Spokojnie. Klienci nie mogą kupić lasraka. Ludzie jak mrówków. Miałem planowane zakupy w galerii z żoną, ciuchy itp., ale sklep o powierzchni 86 tysięcy metrów kwadratowych daje się we znaki. Jesus Christ. Dobra, musimy zastopować i zatrudnić jeszcze jedną osobę, bo mamy lukę w harmonogramie. Benjamin Green, Benjamin King, Carl Green, Phoebe Brown, Liam Murphy. Noce popołudnie. Tutaj na popołudniówkę potrzebujemy. Harmonogram. O. Byłoby. Dlatego najlepiej nie mieć ani żony, ani męża. What the fuck? Co? Tysia. A tu co? Dla seniorów nie ma nic. Aha, nie ma wolnych miejsc. Już się tym zajmujemy, spokojnie. Zaraz jakieś krzesełka się dostawi. No i będziemy się bawić. Wesele. Kwiatuszek przy wejściu. Dobra, cel zrealizowany. Sprzedano 15 przekąsek. Popularność spada. Ale co jest nie tak? Aha, turyści nie mają... kawy. Dobra. La turisto. Już robimy, spokojnie. O, i cyk. Co im tu jeszcze do ideału brakuje? Kalorii trochę za dużo, tak? 269, a oni chcą do 249. To możemy zmniejszyć ilość syropu. O. Liczba unikalnych warstw, wiele.
jeszcze jedna warstwa taka, która dużo kalorii nam nie doda. Majonez. Jak damy tego cold breath, to nie. Dobra, zostawimy tak. Co za spec. Zobacz, Mirek, idealna kawa dla turystów. Dla turysto i cyk. Jeszcze damy niższą cenę. Aha, i coś nam jeszcze tutaj brakuje do tego. Czekaj, gdzie jest menu? Aha, nie mamy spieniacza do mleka w ekspresie. Musimy kupić ekspres. Dobra, wszystko się zgadza. Wszystko jest. Jest gdzie usiąść? Jest. Zobaczmy. Możemy troszkę ich podszkolić. A i są tutaj podane, patrzcie, zagęszczenie ruchu konkretnych grup społecznych. Turystów jest najwięcej. Biznesmeni jak na lunch wychodzą tutaj około południa. Zyskaj popularność, sprzedaj 10 kaw na wynos. Mi pracownika barista z umiejętnością kawa. Dobra, to już. Wszyscy mają poziom słaby. Wszystkich wytrenuję. Jezus Maria. Romantyczny stół, o.
Powiem ci, jak tak sobie otworzyłem ten dźwięk, żeby zobaczyć co to, to weź też się wystraszyłeś. Cześć, Rotar Wilk. Siemanko, siemanko. Dzień dobry. Kawusi komuś, jak ktoś ma ochotę, no to... Mamy lagitelle, lasrakę. Stoliki dla dwóch, dla dwoje. Pojedyncze też się znajdą. Rotgar i dzień dobry. Nie, bo pomyślałem o lodach i przeczytałem sobie Lodgar. Więc zjadł takiego loda. Dla turisto na wynos plus croissant. Okej, okay. A te croissanty się kończą? Chyba nie. Mów mi Rot, jak ci ciężko. Dobrze. Ty będziesz Mariuszem. Co, ale z Klarą na razie tutaj? Co tam, panie kolego? Hipster, ostatecznie zamawiam espresso, chociaż nie jest to moja ulubiona kawa. Bo my hipsterów mamy dużo dość często, więc trzeba pomyśleć też nad jakimś specjałem. La Hipos na przykład. La Hipos. Damy może coś tak. Co Gatox się załamujesz? Dajmy taką małą panikę dużą. I tak, ta grupa społeczna lubi sobie na przykład na pewno mieć spienione mleko. Mało kaloryczne to ma być. I ma być gorąco. Okej. No i to by było. I seniorzy też będą mieli coś na siebie. To nazwiemy to La Hipos Senior. O. A jakbyśmy jeszcze dodali ten syrop malinowy. O, no to już w ogóle super jest. Idealnie. A jakieś ciasteczko? Rureczkę. Bytą śmietanę. Nie, bez bitej śmietany. A ten dalej kawkuje. No, aż bym sobie kawusię wypił też taką. La Hipos Senior. Już sobie to wszystko musimy też pozamawiać do tego. Okej. Okay. Poczekamy na przesyłki. Mariuszem Pudzianem. Na tym czacie możesz być tylko kim tylko zechcesz. Czekaj, tak jak tutaj ktoś już jest niezadowolony, ja mu mogę zaoferować zniżkę, nie? Na przykład. Zwłaszcza, że to jest turysta, może mnie na Instagramie poleci. Sophie Taylor. Zadowolona. Mam też małą lukę w harmonogramie, widzę dalej. Może kogoś na pół etatu bym zatrudnił. Ale hajs leci pięknie. Co my tu mamy dalej? Uzyskaj popularność, sprzedaj 10 kaw. Ci pracownicy, kawa niezły. Dobra, no to musimy ich szkolić dalej.
Możemy też zacząć zamawiać jakieś lepszej jakości te towary. Ziarna kawy na przykład, nie? Zwiększ priorytet dla tego zasobu. Woda, składniki. Mleko sojowe, syrop czekoladowy. Nie tylko czekolada, ale... Jedziemy, panowie! Loteryjka. O jasny chuj, to sztolas raptor. Loteryjka. Majonez to był majonez. Cześć Karol. Wygrywa Katarzyn, Antoś, Konrad i Gatox. I elegancko. My mamy osiągnąć 4 złote ziarna. No to jeszcze jedno. Żeby czwarte zdobyć złote ziarno, musimy mieć 50 punktów stylu, uzyskać popularność i mieć pracownika barista z umiejętnością mleko na poziomie minimalnie dobrym. Wszyscy mają niezły. No to sobie tam wytrenujmy. Proszę bardzo. Okej. Trzeba ekspres naprawić, bo się dymi z niego. Temu damy zniżkę. Za długo stoi. Na poziomie min kropka. To był maj, pachniała saska kępa. Nadeszło nowe wyzwanie. Miej 10 obrazów. Biar. Niech będzie. 10 obrazów, tak? Obrazy. Takie są... 10 takich samych, elo. Ale piękna restauracja. O, już się zajmuję państwem. Okej. Jakieś paczki przyszły? Burza idzie? Co ty gadasz, Gatox? Gaś komputer. Piotr, gaś komputer. O kurde, jaka kolejka. Co oni? Czemu to tak wszystko nagle? Trwa. Teraz takie, kto znajdzie różnicę na tych obrazkach, to darmowa dożywotnia kawa, tak. Znajdzie 10 różnic. Popiał mnie grzmi od 400 minut delayem. Do tego wracając zapał ciebie grat. Cholera. Pogoda na długi weekend, nie? Typowe. Siedzisz w robocie, to kurde Miami za oknem.
No już nie mogę dać więcej zniżek dzisiaj. Klienci narzekają na smród. Sprzedaj 3 przekąski. Ja biorę, bo to przekąski co chwilę kupują. Zamów. No z biegiem czasu to taki typowy clicker się robi z tej gry. Zauważyliście? Messi przychodzi z PSG do Interu Miami, tak? Jest populacja kibiców Inter Miami zwiększa się. Chociaż cicho kibicowałem, żeby wrócił do Barcelony, nie? I tam z Lewandowskim stworzył duet. Przecież Messi mógłby na skrzydle grać. A, ekspres się psuje. Właśnie, jak kupimy większy ekspres, to prędkość nam się zwiększy, nie? Dobra. Dajmy tak. Dobra, tej pani już dam zniżkę. Ale czekaj, bo to właścicielem tego Inter Miami jest David Beckham, tak? Nie jest trenerem, tylko jest właścicielem. Prezesem. Ma udziały, aha. Graj muzykę Latino przez 7 godzin. Ty kurwa, dawaj. Zmienimy na chwilę klimaty. Trzeba zatrudnić drugiego baristę, jeżeli jest taka opcja, żeby na jednej zmianie było dwóch, to tak zrobimy. Popołudnia, poranki, wieczory, dobra, weźmy na poranki. Otwartość, cecha charakteru może być. Od 6 do... Czekaj. To weźmy tak. Dobra. Okej. Masz zniżkę za to, że długo czekasz. A mamy teraz popołudniową zmianę, gdzie jest tylko jedna osoba.
Okej, możemy dać romantyczną. Tutaj 9 kaw ze składnikiem spienione mleko. Pewnie. Normalsi nie mają co zamówić. Biznesmeni nie mają co zamówić. Jak to? Aha. W sumie nic nie mamy dla nich takiego. Klimatyczna restauracja z muzyką rock w tle. Musimy coś stylowego dodać. Może roślinki, może co? Lampy jakieś. Kowale krzywo. No i mamy to.